Norbi nie gryzł się w język. Powiedział, co myśli o nowym prowadzącym koło fortuny. Izabella Krzan i Norbi skradli serca widzów telewizji polskiej i tworzyli zgrany duet prowadzących koła fortuny. Wiele ich fanów ze smutkiem przyjęło wiadomość, że zostaną oni zastąpieni przez nowych prowadzących. Nieoficjalnie podano już nazwiska osób, które pojawią się na ich miejscu. Całą sytuację postanowił skomentować Norbi. Gwiazdor złożył swojemu następcy wymowne życzenia. Izabella Krzan i Norbi odchodzą z koła fortuny. Nowy zarząd telewizji polskiej przeprowadził niemałą rewolucję kadrową. Ze swoimi formatami pożegnali się znani prezenterzy, a niektóre programy mogą już nie powrócić na ekrany widzów. Nie inaczej stało się z popularnym Kołem Fortuny, który emitowany był już w latach 90. Rolę jego prowadzącego ostatnio pełnił znany piosenkarz disco polo Norbi, a towarzyszyła mu była Miss Polski Izabella Krzan. Jak się okazuje, widzowie nie zobaczą ich w nowych odcinkach programu. Kto zastąpi Norbiego w Kole Fortuny? W kolejnych odcinkach Koła Fortuny zobaczymy nowych prowadzących. Nieoficjalnie pojawiły się już nazwiska nowych gwiazd formatu. Anonimowy informator z rozmowie z Party ujawnił, że rolę Izabelli Krzan w Kole Fortuny przejmie Agnieszka Dziekan. Z kolei dziennikarze serwisu Plotek ustalili, że miejsce Norbiego zająć ma Błażej Stencel, który ma wejść do studia w przyszłym tygodniu. Aktor znany jest z takich produkcji jak O mnie się nie martw, W rytmie serca, Polowanie na ćmy i Na sygnale. Niektórzy widzowie mogą go kojarzyć z epizodów serialu Ojciec Mateusz. Norbi o nowym prowadzącym Koła Fortuny. Gwiazdor disco polo jeszcze przed ujawnieniem nazwiska nowego prowadzącego nie ukrywał, że z chęcią powróciłby do Koła Fortuny. Ja jestem chłopak do wynajęcia na telefon. Tak samo jak gramy koncerty, ktoś dzwoni i pyta o koncert, tak samo jak ktoś dzwoni i pyta o program telewizyjny. U mnie to jest dość prosta struktura. Czyli jestem do dyspozycji, jestem na rynku, jak ktoś chce i uważa, że jest okej, to robimy. To proste, powiedział w rozmowie z Faktem. Teraz Norbi postanowił skomentować informacje o swoim następcy. W rozmowie z Plejadą ocenił Błażeja Stencela. Ja zawsze życzę wszystkim powodzenia. Zobaczymy, niech się toczy, niech się wiedzie jak najlepiej. Nie wiem, jak wygląda, nie wiem, co robi, to wszystko wychodzi w praniu, nowym prowadzącym życzę jak najlepiej i co najmniej takiej oglądalności, jak nasza, mówił.